Tu Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Ręka do góry, kto nigdy nie podróżował palcem po mapie, szczególnie w okresie covidowych obostrzeń i niemożności wychodzenia poza granicę swojego mieszkania. Ale uwierzcie mi, że podróże palcem po mapie, czy sprawdzanie, gdzie leży który kraj, czy które miasto, to pikuś przy tym, czym zajmuje się nasz dzisiejszy gość, a jest nim pan profesor Piotr Wójcik z Wydziału Nauk Ekonomicznych, założyciel i animator grupy badawczej Data Science Lab. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, bardzo mi miło znowu gościć w studiu Radia Campus. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, a będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co łączy mapy Google'a, czy też mapy satelitarne, z szczęściem i szczęśliwością lokalnych mieszkańców. Bo wyobraźcie sobie państwo, że pan profesor na podstawie analiz takich właśnie map wnioskuje o tym, czy mieszkańcy Burkina Faso albo Malediwów są mniej lub bardziej szczęśliwi niż mieszkańcy Warszawy. Piotrze, zadam pierwsze pytanie, które przychodzi mi na myśl, kiedy czytałam po raz pierwszy o tej twojej innowacyjnej, nowatorskiej metodzie. Skąd pomysł na to, żeby przyglądać się mapom i na ich podstawie opowiadać coś o mieszkańcom? Co możemy wyczytać z map takiego, co pozwala nam opowiadać o społecznościach lokalnych? Więc generalnie nie jest to oczywiście pomysł mój, tylko pomysł kupiony od innych badaczy, ponieważ dane satelitarne mają bardzo wiele zastosowań w badaniach ekonomicznych i od 20 chyba lat wykorzystuje się w badaniach dane gromadzone przez satelity, które krążą nad Ziemią bezustannie, robiąc zdjęcia w dzień i w nocy. I na podstawie zarówno zdjęć nocnych, gdzie analizuje się naświetlenie Ziemi nocne, intensywność świateł, które widać z Ziemi, albo na podstawie zdjęć satelitarnych dziennych, na których widać zabudowania, lasy, jeziora, pola, łąki, wszystkie rzeczy, które na Ziemi się znajdują, można badać i bada się od lat właśnie w różnego rodzaju aktywność ekonomiczną ludności, również zamożność, ubóstwo. Te badania dotyczą w dużym stopniu krajów rozwijających się, gdzie statystyki publiczne są ograniczone bądź niewiarygodne, ale również coraz więcej takich badań jest dla krajów rozwijających się. Takich badań jest grubo ponad 2000 przez ostatnich 20 lat, które bazują na danych satelitarnych. No i stąd mój pomysł na wykorzystanie tego typu danych dostępnych publicznie, de facto za darmo, w dużym stopniu dla Polski. Dla Polski takich badań nie było. Ja z moim magistrantem przeprowadziliśmy analizę dla Warszawy, sprawdzając, czy na podstawie danych widocznych z kosmosu da się przewidzieć, da się modelować poziom dobrostanu, poziom zadowolenia, poziom, powiedzmy, szczęścia. Chciałoby się powiedzieć tak, chociaż unikam tego słowa, ale no, powiedzmy dobrostanu szeroko rozumianego ludności Warszawy. A jak można zoperacjonalizować takie właśnie szczęście ekonomiczne? No bo dla socjologa szczęście to oczywiście jakiś stan zaspokojenia potrzeb, czy stan braku potrzeb, jak w niektórych definicjach jest to napisane. Jak ekonomista mierzy szczęście? I co można powiedzieć, żeby stwierdzić, że człowiek jest bardziej lub mniej szczęśliwy? Szczęście. Tak jak mówimy o szczęściu, to przychodzi mi do głowy szczęście narodowe brutto, które wymyślił były król Butanu, kraju, który nie jest zbyt bogaty, nie jest w rankingach bogactwa na samym szczycie, ale ludzie tam, mieszkańcy są bardzo szczęśliwi i władze Butanu do planowania polityki społeczno-gospodarczej wykorzystują miernik, który nazywają szczęściem narodowym brutto, jakkolwiek go mierzą. Natomiast generalnie szczęście czy dobrostan w ekonomii mierzy się na wiele sposobów. Jest to oczywiście pojęcie wielowymiarowe. Zwykle oczywiście ograniczamy się do wymiaru ekonomicznego, stąd najczęściej używa się produktu krajowego brutto, który jednak wiemy, że ma wiele wad. Zresztą sami ekonomiści od początku, jak on jest wykorzystywany, mówią, że to jest bardziej miernik aktywności gospodarczej, a nie dobrostanu ekonomicznego. Stąd takie mierniki jak Human Development Index, czyli indeks rozwoju społecznego, który jest przez ONZ, przez ONZ-owską agendę do spraw rozwoju corocznie mierzony dla wszystkich krajów świata, gdzie uwzględnia się trzy wymiary, oprócz dobrostanu takiego ekonomicznego czy dochodowego, również kwestie zdrowotne, edukacje. Jest coś, co się nazywa Better Life Index przez kraje OECD z kolei monitorowany, gdzie jest 11 wymiarów dodatkowo takiego, powiedzmy, dobrostanu, gdzie uwzględnia się też, powiedzmy, jakość mieszkalnictwo, balans między pracą a czasem wolnym, satysfakcję z życia. Przy czym to są wszystko mierniki, których de facto większość opiera się na badaniach ankietowych, na badaniach, gdzie są deklaratywne. Tak, no, satysfakcja z życia jest kwestią indywidualną i tutaj trudno o jakieś takie miary ekonomiczne, więc mimo wszystko wciąż w takich badaniach porównujących kraje czy regiony najczęściej jako miarę dobrostanu używa się tę niedoskonałą miarę, jaką jest produkt krajowy brutto. Jest to miara niedoskonała, ale dostępna powszechnie, używana powszechnie. No i stąd wiele też pomysłów na to, jak, czym to zastąpić, tak? I takie badania właśnie, w których między innymi ja też tutaj swój jakiś wkład chciałem uwzględnić.
No i właśnie, tu wjeżdża profesor Piotr Wójcik cały na biało, na białym koniu, z nowatorską metodą tego, jak obejść te niedoskonałości miernika PKB, czy jak spojrzeć na ten problem, czy też może wyzwanie związane z mierzeniem naszej szczęśliwości nieco inaczej. Wykorzystujecie zdjęcia satelitarne. Co na tych zdjęciach świadczy o tym, że człowiek, czy też społeczność jest bardziej lub mniej szczęśliwa? Jak to zmierzyć, żeby powiedzieć, Warszawa albo na przykład Bielany są bardziej szczęśliwe niż Ursynów czy Mokotów? Nie mierzymy wprost szczęśliwości ze zdjęć satelitarnych, tylko na podstawie zdjęć satelitarnych identyfikujemy cechy różnych obszarów, bo problem polega na tym, problem z PKB czy innymi miarami, które są wykorzystywane powszechnie, że mierniki tam używane są dostępne na poziomie krajowym zwykle tak, na poziomie regionalnym jest kłopot, na poziomie lokalnym, czyli jak schodzimy coraz niżej na gminy, powiaty, dzielnice Warszawy, jest z tym olbrzymi kłopot, tak, żeby takie dane uzyskać albo uzyskać je regularnie w porównywalnej formie. Więc nawet gdyby były dostępne w formie regularnej, to są one dostępne tylko dla obszarów administracyjnych. A oczywiście jedną z wad PKB, którą się też podnosi, jest to, że ona nie uwzględnia zróżnicowania w ramach jednostki, do której jest mierzona, poziomu dobrostanu. Tak? No bo to, że w Polsce PKB jest równy jakiejś kwocie, nie mówi nam nic o tym, jak bardzo dysproporcje między minimalną, maksymalną wartością dochodu czy dobrostanu wyglądają. Więc na podstawie zdjęć satelitarnych możemy identyfikować na danym obszarze, jakie tam są budynki. Możemy na przykład sprawdzić, czy budynki są wysokie czy niskie. Na podstawie na przykład zdjęcia, na którym widać długość cienia. Można sprawdzić, czy budynki są pokryte strzechą, czy mają nowoczesną dachówkę, czy na dachach są panele słoneczne, czy jest obszar na zdjęciu uwidoczniony zalesiony, czy dostępne jezioro, rzeka, jakiego rodzaju dodatkowe atrakcje, tak? Czy tam znajdują sklepy, czy są domy jednorodzinne, jak duże są działki, nie wiem, czy jest to zaniedbany obszar, czy tam są uprawy rolne. Więc można w pewien sposób ze zdjęć wyczytać cechy danego obszaru. I potem na podstawie tych cech, jeśli zestawimy na przykład zdjęcia dla Warszawy z miarami dobrostanu dla Warszawy, które znamy z danych rejestrowych, czy które potrafimy mierzyć, i zbudujemy model, który potrafi powiązać te cechy widoczne na zdjęciach z tymi miarami dobrostanu, które jakoś definiujemy, to następnie możemy taki model zastosować do każdego dowolnego obszaru, nawet nie administracyjnego, do zupełnie małej, nie wiem, osiedla, obszaru, który obejmuje lokalną społeczność, i dla tego konkretnego małego wycinka zmierzyć wtedy ten dobrostan, czy powiedzieć, jak on się tam różni, tak? Mając informację, w jaki sposób wiąże się dobrostan z cechami tego obszaru, które potrafimy ze zdjęć odczytać. No właśnie, bo tu jest chyba największa magia zaklęta jest w tym wzorze, w tym modelu, bo czy macie wyliczone, czy też jest gdzieś stwierdzone, że żeby człowiek był szczęśliwy, to musi mieć supermarket w odległości 30 metrów od mieszkania, stację benzynową blisko, ale dalej, więc na przykład 500 metrów. Kto to określa, albo skąd się bierze te parametry, które pozwalają wam określić, że na przykład ten budynek ulokowany w takiej odległości od tych punktów infrastrukturalnych, no, generuje większą szansę na lepszy dobrostan mieszkańców niż inny budynek, który gdzieś indziej stoi? Kto definiuje te elementy takiego modelu? Więc tutaj wykorzystuje się tak zwane uczenie maszynowe, czy sztuczną inteligencję, jakkolwiek to zwać. To są modele, w których nie zakładamy z góry, jakiego rodzaju relacje między cechami występują. Więc w tym przypadku dajemy przemówić danym. Zakładamy, czy przyjmiemy jakąś miarę sukcesu, co to jest ten dobrostan, przyjmujemy jakieś czynniki, które możemy mierzyć dla poszczególnych jednostek i mówimy, pokaż nam modelu, jak to wygląda. I to jest bardzo interesujące, że większość takich modeli tradycyjnych, których się używało w ekonomii przez wiele lat, zakłada relację liniową, tak? Czyli że wraz ze wzrostem, powiedzmy, gęstości sklepów osiedlowych, dobrostan rośnie liniowo, o takim bądź takim nachyleniu, co oczywiście jest dalekie od rzeczywistości i też moje czy nasze analizy to pokazały. Na przykład bardzo prosta sprawa, relacja między uliczkami osiedlowymi a dobrostanem, który my mierzyliśmy, jest bardzo wybitnie nieliniowa. Znaczy, jeśli uliczek osiedlowych nie ma wcale, jeśli jest ich mało bardzo albo wcale, to oczywiście jakby satysfakcja czy dobrostan mieszkańców jest trudny, relatywnie niski. Tak. Jak pojawia się ich więcej, jest swobodny dojazd do budynku, do mieszkania, można przywieźć zakupy, przyjechać, zaparkować w pobliżu mieszkania, wtedy dobrostan wzrasta. Natomiast jeśli gęstość tych uliczek osiedlowych rośnie zanadto, jeśli zwiększa się w dalszym stopniu, to znów występuje duży skok. Arteriami komunikacyjnymi. Dokładnie, obniżka tego dobrostanu. Więc modele, które stosujemy, pozwalają takie relacje bardzo nietypowe odszukać, znaleźć i określić, co też jest świetnym narzędziem. Takie modele uczenia maszynowego są stosowane coraz powszechniej dopiero w ostatnich latach. Mamy ich zastosowania w wielu dziedzinach, natomiast tutaj w takich analizach regionalnych one dopiero bym powiedział raczkują, ale myślę, że widać duży potencjał też wykorzystania takich narzędzi właśnie do modelowania
kształt relacji między czynnikami badanych zjawisk, a tymi zjawiskami. To zapytam konkretnie, jakie czynniki w takim razie uwzględniacie przy tych analizach, bo wspomniałeś już o gęstości uliczek osiedlowych, powiedzieliśmy o wysokości budynków. Co jeszcze może składać się na naszą szczęśliwość, czy też zadowolenie z życia w mieście, bo badacie Warszawę w tym momencie, tak? Tak, my badaliśmy Warszawę i zakładamy, że chcieliśmy badać cechy widoczne z kosmosu, widoczne na zdjęciach satelitarnych, więc my badaliśmy gęstość budynków, bo to jest powszechne, że stopa urbanizacji wpływa na dobrostan. Zwykle jest tak, że na obszarach wiejskich ten dobrostan jest większy, tam gdzie jest zabudowa rzadsza. Gęstość ulic różnego rodzaju, tak? Ulic, w mieście mamy ulice, zarówno takie miejskie autostrady, tak, trasy ekspresowe, jak i ulice, powiedzmy, pierwszego rzędu, ulice, powiedzmy, boczne, ulice osiedlowe, czy wręcz, nie wiem, parkingi. Sprawdzaliśmy też gęstość sklepów, takich, powiedzmy, szeroko rozumianych, supermarketów, ale również dostępu do transportu publicznego, czyli gęstości przystanków autobusowych, tramwajowych osobno, stacji metra, czy również stacji kolejowych. Także takich uciążliwości jak stacje benzynowe, na przykład liczba stacji benzynowych, ale również stacji wypożyczalni rowerów miejskich w Eturilo. Więc tereny zielone, jakieś tereny, parki? Tak, przepraszam, tereny zielone, oczywiście gęstość terenów zielonych, czyli lasy, parki, również gęstość obszarów wodnych, rzeki, jeziorka, jeziora w granicach Warszawy. Wszystko to na poziomie 18 dzielnic badaliśmy, jak wpływa na dobrostan. A czy można nieśmiało podpytać, które dzielnice wiodą prym w tych wyliczeniach? Czy macie już wyniki tych swoich analiz, choćby wstępne? Tak, tak. Przy czym wyniki są zaskakujące. Powiem zaraz dlaczego. Jak przejdziemy do definicji samego wskaźnika, którego użyliśmy. Na czele rankingu jest dzielnica Włochy, a zaraz potem jest Mokotów, Ursynów tradycyjnie, Ochota, Zielone Dzielnice i, o ile dobrze pamiętam, Bielany. Bardzo się cieszę. To patriotyzm lokalny wychodzi, bardzo się cieszę. To jak ten wskaźnik jest skonstruowany? Skoro Włochy wygrywają przed Ursynowem i Mokotowem, to cóż takiego jest we Włochach, co czyni mieszkańców tej dzielnicy bardziej szczęśliwymi, czy też lepiej żyjącymi? Tak, więc wskaźnik dobrostanu, który zbudowaliśmy, składał się z trzech komponentów. Tutaj jakby nie odkrywaliśmy Ameryki, tylko inspirowaliśmy się obecnymi, czy istniejącymi wskaźnikami. On składał się z komponentu zdrowia, z komponentu edukacji, z komponentu zamożności, czy powiedzmy takiego dochodowego. I w przypadku zdrowia braliśmy pod uwagę trzy zmienne takie bazowe. To była oczekiwana dalsza długość trwania życia w momencie narodzin, powszechnie używany wskaźnik do oceny jakości zdrowia. I to jest zróżnicowane pomiędzy dzielnicami w mieście? Tak. Akurat ten wskaźnik najmniej, ale tak. Drugim wskaźnikiem w zdrowiu, drugą zmianą w zdrowiu była stopa zgonów z powodu chorób serca, chorób wieńcowych. I trzeci wskaźnik w tym indeksie zdrowia to był wskaźnik dotyczący stopy zgonów z powodu nowotworów złośliwych. To są dwie najczęstsze przyczyny zgonu, przedwczesnych zgonów mieszkańców Polski. Te dane były wystandaryzowane tak, żeby uwzględnić różnice w strukturze wieku w dzielnicach i to składało się na indeks zdrowia. Drugim komponentem tego indeksu dobrostanu był komponent edukacji, gdzie braliśmy pod uwagę dwa wymiary. To był procent dzieci w wieku przedszkolnym, które uczęszczają do przedszkola, dzieci w wieku 3 do 5 lat. I drugi element to był wynik egzaminu gimnazjalnego, części matematyczno-przyrodniczej w relacji do średniego wyniku w danym roku. Wszystkie dane były wystandaryzowane do średniego wyniku w Warszawie. I trzeci komponent tego indeksu dobrostanu, oprócz zdrowia i edukacji, to był indeks zamożności. On był najsłabszym ogniwem, powiedziałbym, bo najtrudniej o takie porównywalne dane na poziomie dzielnic, jeśli chodzi o te dane o zamożności. My wykorzystaliśmy dane z panoramy dzielnic Warszawy sprzed kilku lat, z roku 2017, gdzie były dane dotyczące udziału dzielnic w przychodach z podatków CIT i PIT dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych. I tu jest pogrzebany problem z Włochami, dlatego że na terenie Włoch znajduje się duża liczba przestrzeni magazynowych, firm, które prowadzą wysokie podatki od osób prawnych i stąd wysoki udział w rankingu Włoch. My mając to jakby na uwadze, uznaliśmy, że ten indeks, czy ten element dochodowy będzie miał najmniejszą wagę w naszym ogólnym wskaźniku, więc edukacji, zdrowiu przyznaliśmy wagę dwukrotnie większą niż dla tego indeksu zdrowia, tego indeksu zamożności. Mimo wszystko Włochy ten wygrały. Ostateczny indeks tak spowodował, że Włochy wygrały. Chcemy odseparować, chcemy uzyskać dane dotyczące tylko dochodów podatkowych od osób fizycznych, więc pewnie kolejna iteracja się zdarzy, ale póki co ten ranking jest troszkę przez to skrzywiony. Taki indeks nie uwzględniający tej części dochodowej, tylko zdrowotną i edukacyjną, pokazuje, że najwyżej jest Wilanów, Ursynów, Mokotów, Ochota.
Ale mówiłeś tutaj o danych zastanych i też o analizie tych danych, które są gromadzone przez rozmaite urzędy czy też instytucje zbierające dane o nas jako mieszkańcach. I gdzie w tym momencie pojawiają się te mapy? To znaczy, kiedy zderzacie te dane z mapami i ile takich map trzeba obejrzeć, żeby móc powiedzieć coś o mieszkańcach Włochów czy Bielan? Jeśli chodzi o zdjęcia satelitarne, to my zebraliśmy dla Warszawy jest ponad 6 tysięcy zdjęć. My zebraliśmy zdjęcia wysokiej rozdzielczości, tak żeby dało się nam rzeczywiście identyfikować różne elementy, tak, typu właśnie budynki, to o czym mówiliśmy wcześniej. I zderzenie polega na tym, że my, ponieważ musimy mieć jakiś miernik dobrostanu, żeby móc go przewidywać. I staraliśmy się na poziomie dzielnicy zmierzyć dobrostan za pomocą tych trzech wymiarów edukacja, zdrowia i dochód i zobaczyć, w jakim stopniu czy w jaki sposób na ten dobrostan wpływają właśnie cechy, które możemy wyciągnąć ze zdjęć, zagregować do poziomu dzielnic. Więc jakby punkt styczności to jest zobaczenie, w jaki sposób to, co widzimy na zdjęciach, determinuje poziom dobrostanu, który potrafimy mierzyć w inny sposób, ale po to, żeby właśnie potem na podstawie tych zdjęć móc przewidywać dobrostan dla obszarów, dla których takich danych statystycznych nie mamy, tak? Czyli powiedzieć, okej, w tej dzielnicy ogólnie dobrostan jest taki, ale pokażemy, że ze zdjęć satelitarnych widać, że na osiedlu A, B, C to się różni, tak? Albo w tym kwartale kamienic to ten dobrostan wygląda zupełnie inaczej niż średnio w całej dzielnicy. Tak można używać tego typu danych, na przykład do identyfikacji obszarów ubóstwa, jakichś takich enklaw, bogactwa, albo wręcz przeciwnie, które mogą służyć potem jako wskazania dla polityki publicznej, tak, polityki miejskiej, gdzie, nie wiem, na przykład interweniować, gdzie jest ważniejsza rola polityki społecznej, na przykład, tak, żeby takie nierówności wyrównywać, czy gdzie są większe problemy. Co ciekawe, oprócz zdjęć satelitarnych zrobionych z kosmosu, w takich badaniach wykorzystuje się również zdjęcia z Google Street View, czyli zdjęcia, które wszyscy śledzimy, stawiając trasę, prawda, na przykład dotarcia do nowego miejsca, do którego jedziemy. Więc również na podstawie takich zdjęć można na przykład analizować, jaki samochód jest zaparkowany przy danej posesji, jaki jest płot, czy on jest zaniedbany, czy też elegancki, tak, błyszczący, jak wygląda elewacja budynku, jak jest duża. Kłopot z tymi zdjęciami z Google Street View jest taki, że są one robione znacznie rzadziej niż zdjęcia satelitarne. Zdjęcia satelitarne są robione w zasadzie w czasie rzeczywistym. Mamy dzień po dniu, godzina po godzinie, możemy nawet śledzić, jak to wygląda z kosmosu. Natomiast Google Street View siłą rzeczy nie może jeździć z taką regularnością po wszystkich miejscach na świecie, więc te zdjęcia są bardzo z różnych momentów w czasie. No właśnie, bo chyba jest też różnica w czasie pomiędzy zdjęciami, ulicy czasami. Tak, więc to jest bardziej problematyczne, ale również jest tu duży potencjał wykorzystania takich danych do oceny właśnie na przykład poziomu zamożności. Tu już bezpośrednio możemy powiedzieć, jeśli ktoś parkuje samochód, który jest luksusową limuzyną, no to duża szansa jest, że stać go na to tak, że to jest bardziej zamożna okolica w tym przypadku. A czy to oznacza, że taki pomysł można wykorzystać do mierzenia zupełnie innych wskaźników i podstawić na przykład do takiego modelu inne zmienne, które nie będą mówiły o dobrostanie mieszkańców, tylko na przykład o, nie wiem, gotowości albo o predyspozycji do głosowania na jakieś ugrupowania polityczne albo do jakichś postaw społecznych? Czy można podobnie estymować jakieś inne zachowania niż tylko dobrostan społeczny z wykorzystaniem takich narzędzi? Oczywiście. To, o czym powiedziałaś, czyli na przykład właśnie preferencje polityczne pewnie również, ale chociażby właśnie zmienne typu stopa przestępczości, tak? Analizować, w których obszarach jest większe zagrożenie przestępczością. Tak? Albo na podstawie zdjęć satelitarnych można też analizować, już abstrahując od danych miejskich, chociażby w rolnictwie jest to szeroko stosowane, na przykład do analizy zasięgu plonów, upraw, do analizy wpływu katastrof naturalnych na rolnictwo. To jest też ciekawe, że w ubezpieczeniach takie dane się stosuje. Jeśli zgłasza się do ubezpieczyciela rolnik, któremu huragan spowodował szkody na polu i zgłasza się z roszczeniem o wypłatę odszkodowania, to ubezpieczyciel powie, okej, ale zanim ja ci wypłacę odszkodowanie, sprawdzę zdjęcie satelitarne twoich upraw przed katastrofą, po katastrofie, żeby zweryfikować, czy faktycznie szkoda, którą deklarujesz, jest taka, czy zaistniała i czy w takim wymiarze zaistniała, tak, tego rodzaju zastosowaniem. Więc tutaj analiza również szybkości zmian klimatycznych, tak, robimy zdjęcia pokrywy lodowej czy śnieżnej na biegunach, czy na obszarach podbiegunowych, więc tutaj zastosowań widzę dużo. Myślę, że ogranicza nas tylko wyobraźnia, tak naprawdę. Właśnie, chciałam spytać o haczyk, czy jest to jakiś haczyk, czy to jest może kosztochłonne, albo czasochłonne, albo jakby zawiera w sobie różne inne elementy, które sprawiają, że ta metoda rozwija się może powoli, a może umyka naszej uwadze, że rozwija się bardzo szybko. Jest gdzieś tu pułapka? Jest haczyk, to prawda. To jest bardzo dobre pytanie. Jest haczyk. Znaczy haczykiem jest właśnie zasobochłonność, kosztochłonność, bo
Zdjęcia satelitarne dostępne darmowo są jednak w tej chwili ograniczone. Czyli jest kilka źródeł, gdzie faktycznie można je dostać za darmo, ale te zdjęcia nie są robione regularnie, często dotyczą różnych momentów w czasie, więc zdjęcia satelitarne wciąż są kosztowne i ich analiza jest kosztowna. Wymaga właśnie odczytywanie cech ze zdjęć satelitarnych, wymaga zastosowania specjalistycznych narzędzi statystycznych, tak zwanych konwolucyjnych sieci neuronowych, które są bardzo czaso i zasobochłonne, więc jeśli mówimy o dobrostanie takim szeroko rozumianym, to użycie takich narzędzi też może dobrostan zmniejszać. Jeśli będziemy uwzględniać w dobrostanie ślad ekologiczny na przykład, tak, efekt cieplarniany, to użycie dużej liczby serwerów po to, żeby analizować olbrzymie zasoby. Tak. Jest przeciwskuteczne, tak. No bo tak jak mówię, dla Warszawy mamy 6 tysięcy zdjęć. My się przymierzaliśmy do analizy dla całej Polski takich danych i to nas przerosło, ponieważ dla samego województwa mazowieckiego jest 150 tysięcy zdjęć. Żeby z tych zdjęć odczytać cechy, trzeba zdefiniować na tych zdjęciach, przynajmniej na części zdjęć, gdzie te poszczególne obiekty się znajdują, więc to wymaga też olbrzymiej pracy takiego etykietowania zdjęć, oznaczania, że tu jest budynek, żeby potem algorytm mógł rozpoznawać na innych zdjęciach, że faktycznie on się tam znajduje. Dlatego, i to co myśmy też zrobili, też się z tym wiąże, my sprawdzaliśmy, czy zamiast zdjęć satelitarnych można użyć do przewidywania dobrostanu również dostępnych za darmo danych serwisu OpenStreetMap, takiego rozwijanego społecznościowo darmowego, dostępnego bezkosztowo serwisu, gdzie również mamy informacje o lokalizacji budynków, obszarów zielonych, wody, jezior, ulic, wielu różnych elementów, których wpływ badamy. I okazuje się, że wcale nie gorsze wyniki uzyskujemy używając takich danych, których nie trzeba w sposób taki zasobochłonny i czasochłonny obrabiać, jak za pomocą zdjęć satelitarnych, choć wciąż jednak te dane w serwisie OpenStreetMap są mimo wszystko mniej precyzyjne. Na zdjęciu widać to, co widać. Tam jest to, co się znajduje na danym obszarze. Natomiast nie zawsze dla każdego obszaru równie precyzyjne są oznaczenia tych obiektów, które są nam potrzebne do oceny dobrostanu w tych serwisach OpenStreetMap czy podobnych. Piotrze, to co mówisz jest fascynujące i na pewno zaskakujące w wielu elementach, bo nawet nie spodziewałam się, że tak wiele można o nas wiedzieć bez naszej wiedzy, zgody i wyliczyć. No właśnie, kwestia zgody i wyrażenia pozwolenia na wykorzystanie takich danych to jest pewnie zupełnie inna historia, ale nie ma na nich naszych twarzy, nie ma na nich naszych osobistych danych, więc tu pewnie jesteśmy bezpieczni. Natomiast no, widzę wielką przyszłość przed takimi badaniami, wykorzystaniem tych wielkich korpusów danych. Oby jak najwięcej takich specjalistów, jak nasz dzisiejszy gość, który wprowadził nas w tajniki modelowania poziomu szczęśliwości, dobrostanu społeczności lokalnych na podstawie analizy danych właśnie z Google Street View między innymi. Bardzo ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był profesor Piotr Wójcik, założyciel i animator grupy badawczej Data Science Lab na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Dziękuję, Piotrze. Ja dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. A my oczywiście wrócimy do tematu. Być może nie w przyszłym tygodniu, ale na pewno w kolejnych, bo temat rzeka, a tymczasem słyszymy się w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Same sztosy. Kampus.